Cześć, nazywamy się Busem przez Świat i od kilkunastu lat podróżujemy po świecie naszym kolorowym busem. Po przejechaniu całego wschodniego wybrzeża Hiszpanii dotarliśmy do ponoć najpiękniejszej części tego kraju, stolicy flamenco, czyli Andaluzji. Andaluzja to najbardziej południowy region Hiszpanii, a co za tym idzie, także jeden z najcieplejszych. W końcu od Afryki dzieli go zaledwie 15 km. Dotarliśmy do Granady, a dokładnie do jej najstarszej dzielnicy arabskiego Albaicinu, który jest pełny takich starych mauretańskich domów. Idziemy sobie pozwiedzać, ale zapowiada się bardzo pięknie. I pomimo tego, że miało lać, to jest jednak słońce, także korzystamy z pogody. Granada to przepiękne miasto z długą historią, często krwawą i smutną. Nas najbardziej pochłonęły dwie części miasta, a dokładniej dwa wzgórza. Albaicin, czyli dzielnica muzułmańska, i Sacromonte, czyli dzielnica romska. Za kilka dni zaczynają się święta wielkanocne i we wszystkich miastach są organizowane takie bardzo uroczyste procesje. I tu jesteśmy pod katedrą w Granadzie i przed samym wejściem są nawet zrobione specjalne trybuny. I tak jak u nas w Wielki Piątek idzie taka mała droga krzyżowa, to tutaj idą takie olbrzymie platformy z konstrukcjami, które mają czasem nawet ponad tonę. Całe rodziny, całe organizacje to pchają tutaj i całe miasto podziwia. I generalnie te procesje zaczynają się już w Niedzielę Palmową, trwają cały Wielki Tydzień. Między mniej więcej 14, 15 a 17 większość restauracji, czy czasem nawet sklepów, marketów jest zamykana, bo Hiszpanie idą na siestę. Między innymi dlatego, że po prostu jest gorąco i te porę dnia większość ludzi woli sobie gdzieś przeczekać w domu, na piwku, czy w jakimś miejscu, gdzie tak nie grzeje słońce. Ale po prostu tak się tutaj utarło już od lat, jeszcze tych takich 50-tych, 60-tych, że po prostu robi się wtedy przerwę, facet idzie na obiad z rodziną i o 17 znowu wraca do pracy. Czekaliśmy na dobre światełko i jak na zawołanie wyszło dosłownie na 5 minut. W XVI wieku poza Hiszpanami w Granadzie mieszkało też bardzo dużo cyganów, muzułmanów i Żydów, ale zostali wygnani ze swoich domów i uciekli tutaj w okoliczne góry, gdzie było bardzo dużo jaskiń i w tych jaskiniach pobudowali sobie domy. I właśnie spróbujemy dojść w tamtą stronę przez łąki do tych domów, może nam się uda. W każdym razie ta dzielnica dzisiaj już jest taką dzielnicą typowo cygańską, która słynie między innymi z cygańskiego flamenco. Kiedy w XV wieku chrześcijanie odbili tę ziemię Arabom, postanowili wygonić z tych terenów nie tylko Arabów, ale też Żydów. Uciekinierzy zaczęli osiedlać się w jaskiniach w dolinie Valparaiso. Dziś ta dzielnica nosi nazwę Sacromonte. Z czasem zaczęli zamieszkiwać tu również Romowie. Dzielnica stała się mocno artystyczna, a miejscowi Romowie stworzyli nawet swój dialekt, Kalo, którym wciąż posługuje się wielu mieszkańców. Widzę, że z wielu tych jaskiń się zrobiły takie ogródki działkowe po prostu tutaj. I my sobie tak przez nie idziemy. Tylko zamiast marchewek mają aloesy większe ode mnie. Spacerując po okolicy, przypadkiem trafiliśmy do groty starszego pana, który wiele lat temu urządził tu bar. Żałujemy tylko, że nie udało nam się załapać na wieczorny pokaz romskiego flamenco, ale już teraz wiemy, że jeszcze kiedyś tu wrócimy. Tu niektóre takie betonem obudowane, tam niektóre trochę wystają, a inne tak całkiem, tylko drzwi do jaskini. A na święta wielkanocne przyjechaliśmy do małego miasteczka Nerja, położonego nad samym morzem, w którym mamy nadzieję, że się dzisiaj załapiemy na te słynne procesje wielkanocne. Jedna z nich będzie się zaczynała dokładnie tutaj. Już nawet są przygotowane ulice i porobione takie barierki. W Hiszpanii na Wielkanoc nie maluje się jajek, nie święci się koszyczków, ani nie ma uroczystego wielkanocnego śniadania w gronie rodziny. Są za to niezwykłe procesje, które odbywają się tu przez cały tydzień. Najhuczniej Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, świętuje się w Sewilli, ale mniejsze, równie ciekawe obchody spotkacie w bardzo wielu miasteczkach, szczególnie w Andaluzji.
głównym elementem Semana Santa są procesje, czyli przemarsze z zabytkowymi ołtarzami przez miasto. Ołtarze przedstawiają sceny z Nowego Testamentu i potrafią ważyć od kilkuset kilogramów do nawet 5 ton. Niektóre są prawdziwymi dziełami sztuki sakralnej pochodzącymi ze średniowiecza. Ołtarze niesione są przez członków bractwa działającego przy danej parafii, z której startuje procesja. Zwykle do bractwa należy się z dziada pradziada i jest to element tradycji. Do bractwa w Maladze należy aktor Antonio Banderas i co roku on także niesie jeden z ołtarzy. Procesja trwa kilka godzin, a orszak zatrzymuje się co 10-15 minut, żeby odpocząć. Każde bractwo ma charakterystyczne stroje i kolory. Chyba najsłynniejszym są zakapturzeni Nazarenos. Ich stożkowate czapy kaptury mają wskazywać kierunek nieba, czyli kierunek, w którym powinien podążać każdy chrześcijanin. Czapki Nazarenos pochodzą ze średniowiecza, a dokładniej z końca XV wieku. Członkowie Ku Klux Klanu, z którym pewnie kojarzycie te czapki, podwędzili im stylówkę na początku XX wieku. Kobiety idą w czarnych, koronkowych strojach, niektóre na boso, w ramach pokuty. Wszystkiemu towarzyszy orkiestra, a w niektórych rejonach Hiszpanii także bębny. W procesji można zauważyć całe rodziny, łącznie z małymi dziećmi, również ubranymi w charakterystyczne. Muszę przyznać, że robi to wrażenie, szczególnie jak tam po 30 chłopa nieśli te olbrzymie, ciężkie ołtarza i tak się równiutko, rytmicznie bujali do tej muzyki, ta orkiestra na żywo. No takie wrażenia mistyczne wręcz. Także super doświadczenie, niesamowite jest to, że to w każdej miejscowości. Teraz jesteśmy w Nerji, w takiej malutkiej miejscowości, a w tych dużych typu Valencia, Sevilla i tak dalej, tam to dopiero musi być z rozmachem. Nerja to andaluzyjskie miasto leżące między górami Sierra de Tejada a Morzem Śródziemnym. Miasto niezwykle malowniczo położone i z kilkoma uroczymi plażowymi zatoczkami. W tym miasteczku nie ma jakiejś długiej, ciągnącej się kilometrami plaży, ale za to jest kilka takich malutkich zatoczek z małymi plażami otoczonymi skałami, tak jak tutaj. Super kameralny klimat i w ogóle jestem pod wrażeniem, że Hiszpanie już się kąpią, chociaż woda jest lodowata. No bo w końcu jest, wiecie, kwiecień, święta wielkanocne, oni pływają w morzu. A my w ogóle całe święta spędzimy właśnie tutaj w tym miasteczku. Powiem wam, że niełatwo się po takich śródziemnomorskich miasteczkach górzystych podróżuję takim dużym samochodem, bo ciężko jest zaparkować. Żeby się tam zmieścić, pojeździć i tak dalej, to bez problemu, nawet po wąskich uliczkach. Ale problemem jest parking, bo pomimo tego, że nasz bus nie jest ani długi, ani jakiś specjalnie szeroki, bo jest taki jak normalne auto, to jest bardzo wysoki, ma jakieś 2,5 metra i po prostu nie mieścimy się nigdzie na żadne parkingi. W tych miasteczkach zazwyczaj są porobione podziemne parkingi dla turystów, to jest spoko. Czy w sumie też dla mieszkańców po prostu, żeby w centrum zaparkowali, ale jest zazwyczaj ograniczenie do 2 metrów i my niestety musimy, tak jak te kampery, które tutaj stoją, wyjeżdżać gdzieś na jakieś podmiejskie parkingi i potem drałować na piechotę spory kawałek, bo teraz chyba z kilometr będziemy szli, bo wszystko inne pozajmowane i niskie osobóweczki zajmują miejsca w centrum, chociaż mogliby zaparkować na tym podziemnym. Kiedy mieszkaliśmy w Nerja, wszyscy mówili nam, że musimy wybrać się w pobliskie góry i odwiedzić piękną, białą miejscowość Frigiliana. A my dojechaliśmy teraz do położonego w górach miasteczka Frigiliana, które jest ponoć najładniejszym hiszpańskim białym miastem. No i idziemy sprawdzić, czy to prawda, bo już trochę tych miast widzieliśmy. W kwietniu do Hiszpanii jedziecie? Przecież będzie zimno. Hiszpania jest piękna, no ale nie w kwietniu. W lipcu, w sierpniu. Kwiecień. Ze 30 stopni, ja w krótkiej koszulce już po prostu zdycham tutaj na tym słońcu. Jest tak gorąco. Także nie zazdroszczę tym, którzy tutaj przyjeżdżają w środku lata, bo wtedy to dopiero musi być masakra. Także jakby co, polecamy Hiszpanię na wiosnę. Dobrze, że ten obiektyw mam tak bardzo blisko twarzy i się tak trzepie prawo-lewo. Myślę, że będzie się to bardzo komfortowo oglądać. Brawa dla mojego operatora.
No to dotarliśmy do Malagi, nadmorskiego, dosyć dużego miasta, bo wielkości prawie Wrocławia. I spędzimy tu kilka dni. Będziemy sobie zwiedzać samo miasto, ale też okolice i tu zrobimy taką bazę wypadową. Swoją drogą to jest chyba jedno z lepszych miejsc w Andaluzji, żeby to tu właśnie dolecieć z Polski i stąd sobie zwiedzać okolice. Park w środku miasta, normalnie jak dżungla. Palmy, które mają po 20 metrów. Gęsto, bujno, zielono. Niesamowite. W Maladze urodziło się kilku znanych ludzi, między innymi Antonio Banderas czy Pablo Picasso. I co ciekawe, to w filmie wyprodukowanym przez National Geographic Antonio Banderas zagrał nawet Pablo Picasso, a my dzisiaj idziemy do Muzeum Picasso, trochę więcej się o nim dowiedzieć. Tu możecie zobaczyć dzieła dawnych mistrzów, na których zarobił się Picasso i jego interpretacja tych dzieł. Chociaż dla mnie to jest trochę jak z tego mema, że to jestem ja, a to jest ten syn koleżanki mojej mamy. A tu na dole, na tej arenie, odbywają się korridy z bykami, które swoją drogą w wielu częściach Hiszpanii są zakazane. Jesteśmy już w okolicach Malagi i właśnie dojechaliśmy do parku Torcal de Antequera, który jest taką trochę bardziej wypasioną wersją polskich gór stołowych. I jest tutaj chłodno, bo jesteśmy wysoko, powyżej 1000 metrów. Zbieramy się i idziemy zaraz na jakiś szlak. Na dole było 25 stopni i chodziliśmy w krótkich rękawkach, a tutaj jest chyba ze 12. Więc się ubieramy we wszystko, co się da, a że tutaj ze sobą mamy tylko ciuchy Oli, to zakładamy szysy i bluzy. O, od razu cieplej. Dobra, damy radę. Niedaleko Malagi znajduje się El Torcal, unikalny rezerwat przyrody. Słynie z niesamowitych skał, które powstawały przez miliony lat erozji. Chodzenie z Gają po szlakach wygląda teraz tak, że Gaja po 3 metrach znajduje coś ciekawego, na przykład duży płaski kamień i postanawia bawić się nim przez kolejną godzinę. O, nie? Jednak nie? Nieodpowiednia płaskość? Idziemy dalej? W kilku tygodniach spędzonych w miastach znów zapragnęliśmy uciec w dzicz. Na Airbnb znaleźliśmy jakąś górską chatkę i wybraliśmy się w góry Sierra de Grazalema. Dzień dobry, wyjechaliśmy trochę w góry, jesteśmy tak mniej więcej w połowie drogi między Malagą a Sewillą i za 40 euro za naszą trójkę wynajęliśmy sobie taki stary hiszpański domek, taką chatkę i będziemy tutaj przez kolejne kilka dni mieszkać. Tu widzę jakieś gaje oliwne, a tam zaraz za górką jest jakieś jezioro, które mijaliśmy. I zaraz coś zjemy, idziemy się rozejrzeć po okolicy, ale jest taka sielanka, już tęskniliśmy za czymś takim, brakowało nam, bo jednak już chyba drugi raz to mówię nawet w tym filmie, ale tak jest, jak jedziemy tym wybrzeżem, to wybrzeże jest piękne, ale jest takie bardzo pełne ludzi. A nam jednak natury trzeba, więc chyba częściej będziemy odbijać. Tutaj rosną owocki, które nie wiem jak się nazywają, ale pani powiedziała, że jadalne i już dojrzałe i że można się częstować. A tu
nasza chatka. Pokażę wam w środku, jak wygląda. Dzień dobry. Tu mamy chatę opalaną kominkiem, bo trochę chłodno jednak w takiej chacie, jak się nie grzeje. Gaja próbuje rozkminić, gdzie my właśnie się znaleźliśmy. A, krówka. Dobra, chciałaś pokazać wszystkim. A tu jest owocek, który możesz jeść. Pani powiedziała, że jest smaczny. Wygląda jak gugu. Kwaśny i nie do jedzenia. I tu taka mała kuchnia jeszcze. Pokaż zajączka. O, piękny zajączek. Pozostałe też takie super? No dobra, pokaż wszystkie. Ale nie w obiektyw, czekaj. Ale sielanka. Próbujesz iść na łąkę, ale cię kwiatki smyrają po uszach? Chodź. Okazało się, że ten domek, w którym nocujemy, jest wolny jeszcze przez kilka dni, bo generalnie jest zajęty na parę miesięcy do przodu, ale akurat coś się zwolniło i zostajemy tu jeszcze kilka dni i w związku z tym, że trochę dłużej tu spędzimy, to przy okazji nagram tutaj kilka lekcji do naszego kursu fotograficznego Projekt Fotografia, który już w czerwcu będzie w sprzedaży. Nie wiem jeszcze, kiedy ten film z Hiszpanii się pojawi. Być może uda się, żeby się pojawił przed. Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam, bo do tego kursu my nagrywamy zaledwie kilkanaście lekcji, ale w sumie będzie ich ponad 110 i będą nagrywane przez kilkunastu profesjonalnych fotografów, specjalistów od fotografii modowej, smartfonowej, krajobrazowej, ślubnej, reportażowej i wielu, wielu innych. Jeżeli chcielibyście nauczyć się fotografii, niezależnie czy jesteście na średnio zaawansowanym poziomie i chcecie dużo lepiej robić zdjęcia, czy jesteście totalnie początkujący i robicie tylko zdjęcia telefonem, na pewno ten kurs wam się spodoba. Zapraszam na stronę projektfotografia.pl, gdzie można się dowiedzieć więcej. A jeżeli ten film pojawił się po premierze naszego kursu i kurs już nie jest w sprzedaży, to będzie znów w sprzedaży za pół roku, bo generalnie będziemy go wypuszczać dwa razy w roku, a kolejna edycja dopiero za pół roku na jesień. Tak, Gaja się cieszy na pierwszego ślimaka, którego spotkała w życiu. Ślimak. Gaja, a jak robi skunks? A jeżeli ktoś z was wie, dlaczego w drzwiach stawia się rozmaryn, bo to chyba jest rozmaryn, to napiszcie proszę, bo się zastanawiamy, czy to na skorpiony, czy na złe duchy, czy jeszcze na coś innego. Ależ tu jest sielanka, cisza. Spokój, ptaszki, łąka, czyste powietrze. Aż żal wyjeżdżać, ale siedzimy tu już prawie tydzień, a chcemy jeszcze zobaczyć całą Portugalię i północną Hiszpanię, także zbieramy się i jedziemy dalej. Przejechaliśmy się do najbliższego marketu, który okazał się być w miasteczku Ronda i przy okazji trafiliśmy na taki przepiękny widok. Miasto na skalę. Ronda to miasto o niezwykle unikalnym położeniu. Leży po obu stronach wysokiego wąwozu rzeki Guadalquivir. Według Hemingwaya było to najpiękniejsze miasto świata. A przerwa na zupę dzisiaj z takim widoczkiem. Ależ to miasto jest przepięknie położone. Wzdłuż tej skały, na której jest miasto, ciągnie się taki deptaczek z małym parkiem i są takie widoki non-stop na takiej długości. Szok. I mało brakło, abyśmy pominęli to miasto, a byłoby szkoda. Także jak wy będziecie kiedyś w okolicy, to Ronda koniecznie warto zobaczyć. Czekamy, czy są jeszcze jakieś ciekawe punkty widokowe i miejsca.
których nie znaliśmy, do których nie trafiliśmy. Na przykład tutaj jakaś jaskinia na starej pocztówce. Gaja też szuka. Na koniec naszej przygody z południową Hiszpanią trafiliśmy jeszcze do El Rocio, miasteczka piaszczystych dróg. Jeszcze zanim wyjedziemy z Hiszpanii do Portugalii, potem będziemy wracać z powrotem do Hiszpanii, ale na 3 tygodnie jedziemy do Portugalii, to po stronie hiszpańskiej trafiliśmy do miasteczka, właściwie do wsi El Rocio, w której nie ma asfaltu w centrum. Jest taka stara, piękna hiszpańska zabudowa, trochę mi się kojarzy z meksykańskim stylem, który w sumie wywodzi się z hiszpańskiego. I ta wieś jest zamieszkała przez niecałe 2000 ludzi, ale w maju przybywa tutaj ponad 1 000 000 osób, bo jest to sanktuarium maryjne i przybywają tu pielgrzymi. Raz w roku staje się ono centrum religijnym całej Hiszpanii. Setki tysięcy pielgrzymów ubranych w tradycyjne kolorowe stroje przybywa tu konno i na wozach zaprzężonych w woły. Kto to przy busie zaparkował? Co to za konie? O co tu chodzi? Gaja myśli, że to wielka piaskownica, a to tylko szutrowe drogi. Przez to, że jest siesta, a właściwie nawet już trochę po sieście, oni pozamykali wszystko przed siestą, to wszystkie knajpy pozamykane. My pokończyły nam się zapasy i byliśmy mega głodni. Trafiliśmy do jedynego jakiegoś otwartego baru, w którym było, po prostu wzięliśmy cokolwiek, ale jest takie słone, takie ostre. Ale jest i się cieszymy i jemy. Jest szczęście, że w ogóle coś można zjeść. No, no. Ale ziemniaki strasznie ostre. Kurczak, te bardzo ostre, te bardzo słone. Kurczak strasznie słony, a ryba to w ogóle chyba pływała w słonym morzu. No ale Gai smakuje. Obgryzam jej sól. Gaja nie jest słonego. Wysysasz jej sól. No, obgryzam bardzo jej z zewnątrz. Trafiliśmy na zbiornik wodny, w którym są flamingi, więc wyjmuję 600 i zobaczymy, co się uda ustrzelić. Gaja, jak ci się podobają flamingi? Jak z twojej książeczki, te o fantazji. Nie, teraz murek jest hitem, sorry. A w ogóle to ten staw, w którym żyją sobie dzikie flamingi, jest naprzeciwko sanktuarium. Pierwszy raz spotkaliśmy pomnik Jana Pawła II, który naprawdę jest do siebie podobny, w przeciwieństwie do tych wszystkich w Polsce, między innymi w Świebodzicach. Pozdrawiam serdecznie. No i okazało się, że to wcale nie jest Jan Paweł II, tylko jakiś Donaldo. I tu, do tego sanktuarium, podczas majowej pielgrzymki przybywa ponad 1 000 000 pielgrzymów. Nie mam pojęcia, gdzie oni wszyscy śpią, skoro to jest wioska, w której mieszka niecałe 2000 ludzi, ale jakoś się tu mieszczą. No i pytanie, z czego ta wieś żyje przez cały rok? No bo teraz faktycznie tam jakiś autobus wcześniej jeden przyjechał, przywiózł tutaj pielgrzymów, ale knajpy pozamykane, jeden bar był trochę czynny, generalnie pustki. Nie wiem. Gaja, bo wydaje mi się, że ten orzeł poluje na ciebie, także może lepiej chodźmy się schować. Chodź do taty. No, chowaj się. Tu się chowaj w obiektywie, no tu cię orzeł nie złapie. Tutaj zapaliłem świeczkę za pokój na świecie. Tutaj taką trochę większą za zdrowie dla całej rodziny. No i jeszcze dwie najważniejsze, żeby bitcoiny w tym roku przekroczyły 50 tysięcy dolarów. Jeżeli czasem się zastanawiacie, jak z takim małym dzieckiem robimy tak długie trasy, bo ta wyprawa będzie miała z 10 tysięcy kilometrów, a Gaja ma zaledwie 1,5 roku,
no to Gaja, tak jak inne dzieci, nie lubi przez cały dzień siedzieć w samochodzie. Dlatego robimy wszystko, żeby jechać, kiedy śpi. Dostosowujemy to do drzemek, a czasem nawet nam się zdarzało wyjeżdżać bladym świtem, kiedy Gaja jeszcze spała. I teraz na przykład, jak wiemy, że Gaja będzie spała dopiero za 2 godziny, no to zatrzymujemy się na takiej plaży jak tutaj, albo w jakimś innym miejscu, na jakiejś łące, przy placu zabaw. I mogłoby się wydawać, że to tak trochę opóźnia wyjazdy i że to takie nudy i przez 2 godziny siedzieć i nic nie robić. Ale to jest super, zaczęliśmy to doceniać, bo normalnie sami nigdy byśmy sobie tak po prostu nie usiedli na plaży, bo nie jesteśmy plażowymi typami i nie lubimy się smażyć. Ale samo takie posiedzenie sobie nad morzem czy na jakieś łące, bez pędzenia, bez szukania kolejnych doświadczeń, atrakcji, jest takie po prostu super chillujące. Także trochę zmieniają się nasze podróże, ale doceniamy to na plus. Znajdująca się w północnej Hiszpanii Galicja słynie z pielgrzymki do Santiago de Compostela, owoców morza i z przepięknych plaż. Jedną z najsłynniejszych jest plaża Katedr, na której znajdują się olbrzymie skalne łuki. A ta plaża, na której teraz jesteśmy, jest nazywana plażą Katedr albo plażą katedralną, bo te pionowe, wysokie skały i łuki skalne przypominały ludziom wnętrza katedr. Ale przypływ bardzo szybko działa. Szedłem tędy z 10-15 minut temu i przeszedłem mocząc tylko nogi do kostek, a teraz wracałem i już spodnie mokre. Hiszpania to nie tylko plaże, o czym najlepiej przekonać się odwiedzając Park Narodowy Picos de Europa. Prawdziwy raj dla miłośników gór i pieszych szlaków. Dojazd do jezior jest zamknięty dla prywatnych samochodów i można tam dojechać tylko autobusem, tak jak my, albo taksówkami, ale są tak popularne, że nie było żadnej taksówki i zostawia się auto tutaj na dole 20 minut w górę. Jesteśmy w regionie Asturia, w parku narodowym Picos de Europa, czyli Szczyty Europy, w którym jest bardzo dużo szczytów powyżej 2000 metrów. I ta górna część parku, w której jesteśmy teraz, jest zamknięta dla samochodów, jest bardzo ograniczona ilość aut, które mogą tu wjechać. Ponoć trzeba bardzo wcześnie przyjechać, żeby się załapać. My się nie załapaliśmy, bo przyjechaliśmy o 19 i musieliśmy wziąć autobus i wjechać do góry. 25 minut, tam na dole na parkingu nas autobus wysadził. I idziemy do góry i są tu 2 przepiękne jeziorka. O, a tu w międzyczasie Gaja idzie do krów. Gaja wystawia rączkę. Chciałaby bardzo chyba, żeby ją krowa polizała, ale to są mi obce krowy. Ale krowy mają widoki. Piękne miejsce, super, że nam się udało, bo w ogóle cały dzień jak jechaliśmy w tą stronę to padał deszcz, a teraz przyjechaliśmy i takie idealne okienko pogodowe i dosłownie na ostatnią chwilę zdążyliśmy, mieliśmy ile? Z godzinę tutaj? No. Z godzinkę zrobiliśmy takie obejście, wróciliśmy, jesteśmy 3 minuty przed autobusem ostatnim, który zjeżdża na dół, bo zjeżdża o 8:30, więc jak planujecie kiedyś odwiedzić tutaj te jeziorka i ten park, no to warto sobie tak zaplanować, żeby wrócić. Gościu idzie, chyba idzie do góry. Oj, chyba pan autobusista? Okej. Okay. Pan autobusista nas woła, więc biegniemy. Boże, jak tu pięknie. Jesteśmy w kolejnej części tego parku Picos de Europa.
jest naprawdę niesamowicie. Dojechaliśmy teraz do takiej miejscowości, z której startuje się do wioski położonej w górach, która jeszcze do niedawna była całkowicie odosobniona i można było się tam dostać tylko wspinając się tutaj przez góry, ale zrobiono taki tunel z kolejką, którą można przejechać i sobie tam w góry dojechać. Także zostawiamy tu busika, pakujemy się i jedziemy. No nic nie możesz do kotka, stój. Kotki uczulają. Nuna. Super jeździsz, no. Orbanella del Castillo to niewielka wioska, która jest niezwykle ciekawie położona. Leży na zboczu stromego wąwozu, a przez środek przepływa kilka wodospadów. A miasteczko, tak jak widzicie, nazywa się Orbanella del Castillo. Albo Orbanella. Można zrobić kółko w godzinę 15. Tak? Czyli my w 3.20. 8.50. I bez pogody. Gaja, ale my idziemy tam do wodospadów na dół. Idziesz z nami? Wolisz tu siedzieć na murku? Nie. Nie? No to ja idę, papa. Gaja, to nie jest zjeżdżalnia. To jest bardzo brudna ziemia. Z Gają to tak nie za bardzo się idzie do celu, bo ona dwa kroki do przodu, dwa w tył, potem przerwa, siedzimy. O, czapka na oczy. Mimi na ziemię. Idziemy do góry, do mamy, no? Zdziwieni zapewne nie będziecie, jak wam powiem, że padła nam klima. Po raz kolejny. Tak nam pada już w ramach tradycji po prostu. I oczywiście jest najgorętszy moment naszej podróży, bo jest 35 stopni, grzeje niemiłosiernie, a my trochę nadrabiamy trasę, jedziemy autostradami, wprawdzie te 95 na godzinę, no ale jak na naszego busa, to już jest prędkość taka, że koła się ledwo trzymają. Buczy, głośno, gaj z tyłu gorąco. Męka trochę. Ale niestety padło coś raczej poważnego w tej klimie i szybko tego nie naprawimy bez dłuższego postoju. Na zewnątrz 35, w środku 37. Było tak, jest tak, potwierdzam, a niedługo będzie tak, o nie. Jest tata, no. Gaja, czy ty coś jesz? Co ty jesz? Aha, patyki, kamienie. Thank you.
objechaliśmy całą Hiszpanię, jesteśmy znowu pod Barceloną. Na pożegnanie jeszcze zajechaliśmy do małego miasteczka Miravet, które jest bardzo ładnie położone nad rzeką. Idziemy się przejść, a potem ruszamy do Francji z powrotem do Polski. Tutaj ulica wybitnie nie dla wózków. I dla ludzi chyba też nie. W sumie nie wiem, po co w ogóle taka ulica. Jak mama nie patrzy, to przymierzasz jej kapelusz? No, kapelusik bierzesz. To są ważne sprawy dla mamy. O, tak, do przodu. No nie tak, żebyś zginęła cię. Patrzcie, wózek sam jedzie. Tobie się podoba, co? Czy wy się zsuwacie właśnie? Wiesz, mini paluch jest za nami kolejna kilkumiesięczna podróż. Gaja ma trochę ponad 1,5 roku, a w podróży spędziła już ponad 10 miesięcy. A my utwierdzamy się w tym, że dziecko nie jest ograniczeniem, po prostu trzeba zmienić tempo podróży i dostosować się do dziecka. Dlatego coraz odważniej myślimy o kolejnych wyprawach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za kilka miesięcy ruszamy do północnej Afryki, a potem wracamy kontynuować wyprawę przez 3 Ameryki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.